Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Tymi słowami rozpoczęło się szkolenie w Pietrowicach Wielkich, będące narzędziem w upowszechnianiu ustawy o ochronie zwierząt. Wiedzę tam zdobytą sprawdzano później podczas konkursów skierowanych m.in. do sołtysów i rolniczek. Temat przepisów o ochronie zwierząt chowanych w gospodarstwie rolnym rozpoczął dziś cykl szkoleń w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich, na które zaproszeni byli m.in. sołtysi i mieszkańcy gminy. Jest to temat, który jest wdrażany od roku 2013. Należy on do pakietu C, tak zwanej cross compliance, czyli to jest taki zakres zasad związanych z wzajemną zgodnością, czyli ogół wszystkich przepisów, które obowiązują gospodarstwo rolne. Natomiast sam ten pakiet C jest wdrażany od 2013 roku, dotyczy dobrostanu zwierząt, kodeksu dobrostanu zwierząt i dodatkowo można tu powiedzieć, że jest uzależniony od spełnienia tego dobrostanu, czy rolnik będzie pozyskiwał, czy może pozyskiwać dopłaty obszarowe i wszelkie inne. Dlatego, że osoby, które nie spełniają tych wymogów, nie mogą pozyskiwać żadnych dotacji unijnych. Dążenie do zapewnienia zwierzętom jak najlepszych warunków i ograniczenie do minimum sytuacji niehumanitarnego względem ich zachowania to główne cele tych właśnie spotkań. Mamy kontakt z rolnikami na terenie naszego powiatu, mamy kontakt z doradcami z innych powiatów i wiemy, że dobrostan zwierząt, można powiedzieć, w Polsce jest na wysokim poziomie. Spełniamy wszystkie te 5 wolności w dużym naprawdę zakresie. Jest coraz mniej przypadków uchybień, rolnicy są kontrolowani, informowani co roku na bieżąco. To upowszechnianie jest dość takie, że tak powiem, dosyć intensywne. Tego dnia rolników szkolono również z zakresu zagrożeń pojawiających się na terenie gospodarstw, ochrony środowiska czy procedur obowiązujących przy zgłaszaniu wypadków. Będzie jeszcze uczestniczył w spotkaniu pan z Towarzystwa Ubezpieczeń Pocztowych, ponieważ prezes KRUS-u 11 października tego roku zawarł umowę z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Ubezpieczone są dzieci osób ubezpieczonych w KRUS-ie bezpłatnie. Po tym spotkaniu informacyjnym, po szkoleniu jest przeprowadzany konkurs dla sołtysów gminy Pietrowice Wielkie i dla kobiet ubezpieczonych w KRUS-ie. A nagrody w konkursach sołtys liderem bezpiecznej pracy na wsi oraz gospodynie wiejskie strażniczkami bezpieczeństwa pracy na wsi ufundowało Starostwo Powiatowe w Raciborzu.